Panie i panowie posłowie, pani marszałek. To, że rząd poniósł fiasko, jeśli chodzi o szczepienia, to wszyscy wiemy. Natomiast ja bym się chciała skupić na innym problemie. Mamy tych szczepionek dość dużo, wręcz sprzedajemy innym krajom, natomiast bardzo wiele krajów podejmuje decyzję o trzeciej dawce szczepionki. Robi to nie tylko dla osób o obniżonej odporności, jak w przypadku Polski, gdzie osoby na przykład po transplantacjach mogą mieć skierowanie na trzecie szczepienie, ale również w stosunku do seniorów, w stosunku do osób, które są bardziej narażone. W związku z tym rodzi się podstawowe pytanie. Czy jest szansa na to, żeby Polacy mogli się zaszczepić trzecią dawką? Szczególnie mam na myśli na przykład te grupy zawodowe, które z obowiązku musiały być szczepione AstraZeneką, która ma trochę niższą skuteczność i badania pokazują, że tą skuteczność można znacząco podwyższyć przez trzecią dawkę innej firmy, na przykład Pfizera. I kolejne pytanie, co z paszportami covidowymi? Dlatego, że dla części osób zaszczepionych one stracą ważność mniej więcej w styczniu, ponieważ część była szczepiona na grudzień, styczeń, mam na myśli medyków. Co dalej z osobami, które potrzebują takich paszportów, chociażby po to, żeby podróżować? Dziękuję bardzo.